drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, na prawdziwe kobiety. Chcę wam dzisiaj podsunąć taką temat do zastanowienia się, nad którym ja się zastanawiałem przez wiele, wiele lat. Czemu poczucie humoru u faceta jest zupełnie inne niż u kobiety? Czemu ten facet ma bardzo często prostackie poczucie humoru, proste poczucie humoru lub nieskomplikowane poczucie humoru, ale jego wiele rzeczy śmieszy. Jego potrafi wszystko śmieszyć. Natomiast jak przyjrzycie się kobiecie, to kobieta jest bardzo, bardzo poważna. W niektórych sytuacjach, w których ten facet pęka ze śmiechu, to ona czuje się nie tylko głęboko rozczarowana jego poczuciem humoru, ale w ogóle nie rozumie poczucia humoru. I po wielu, wielu latach powiem wam, że doszedłem do wniosku, że jakaś przyczyna głębsza w tym jest. Ponieważ wyobraźcie sobie, gdyby taka kobieta urodziła dziecko z poczuciem humoru, robiłaby sobie jaja z porodu, a potem jeszcze jaja z wychowywania dziecka, jaja z jego rozwoju, gdyby taka kobieta podchodziła niepoważnie do swojego dziecka, to to dziecko mogłoby nie wyrosnąć na człowieka. Taka możliwość istnieje i dlatego kobieta w swojej naturze jest poważna. I to, że kobieta jest w swojej naturze poważna, powoduje, że my, mężczyźni, nie zawsze jesteśmy w stanie zrozumieć, czemu kobieta jest aż tak bardzo poważna. I dlatego, drogie ukochane kandydatki na boginię, na księżniczki, macie pod dostatkiem inteligencji, żeby uśmiechać się w tych momentach, w których ten facet tryska swoim poczuciem humoru. Jak on tryska poczuciem humoru, to należy się do niego uśmiechać z radością i nie mówić, co się o nim myśli w tym momencie. A wtedy szansa jest, że on się zakocha na umór i na poważnie.